Co mają wspólnego wąsy z chorobą prostaty? Łączy je wspólna akcja lubelskich studentów. Studenci chcą zachęcać wszystkich panów do zapuszczania wąsów po to, aby zwrócić uwagę na schorzenie, które wielu mężczyznom utrudnia, czasem nawet uniemożliwia normalne życie. O wąsach i prostacie Tomasz Zalewa. Problemy z oddawaniem moczu to mogą być pierwsze, ale nie jedyne objawy prostaty. Najczęstsze objawy są to tak zwane objawy z dolnych dróg moczowych, często moc dzienny, często moc nocny, parcia na glące, bolesne oddawanie moczu i druga grupa objawów, objawy przeszkodowe. Niestety wielu mężczyzn problem bagatelizuje. Niektórzy o prostacie nawet nie słyszeli. Ja no w ogóle jeszcze nie mam z tym styczności, także nie wiem. A konsekwencje mogą być poważne, o czym niektórzy zdążyli się już przekonać. Brat mój na to zmarł. To jest przerost tych gruczołów krokowych. A robił pan badania? Ja nie robiłem. Dlaczego? No bo nie, ja jeszcze tego nie mam. Lekarze podkreślają, że wcześnie wykryty rak prostaty jest całkowicie uleczalny. Dlatego lubelscy studenci w oryginalny sposób postanowili zwrócić uwagę na męskie problemy zdrowotne. 1 listopada golimy się do czysta na twarzy, a później przez miesiąc nie golimy wąsów. Reszta ma być czysta, a wąsy o kształcie dowolnym, gęstości dowolnej, czyli jeżeli ktoś dopiero zaczyna mieć zarost, to prosimy również o wzięcie udziału. Grupa Movember organizuje akcję po raz pierwszy. Do włączenia się zachęca wszystkich, także pani. Chcemy panie zmobilizować do tego, żeby pokochały wąsy na ten listopad, żeby zrozumiały powiedzmy ideę tej akcji. To między innymi właśnie to, że wąsy pojawiają się na twarzach mężczyzn, być może będzie elementem, który będzie przypominał mężczyznom o tym, że powinni się przebadać. Kilkadziesiąt osób już zadeklarowało, że w listopadzie na znak Solidarności zapuści wąsy. Organizatorzy akcji czekają na kolejnych. W Polsce co roku wykrywa się 4000 nowych zachorowań na raka prostaty. Mężczyźni pamiętają o badaniach technicznych samochodu, o wizycie u lekarza, jakby zapominając. Oczywiście to, że mam wąsy, sprawy nie rozwiązuje, ale być może zwróci uwagę na skalę tego problemu. Panorama, Tomasz Zalewa.